Kontynuujemy temat praw osób, których dane dotyczą, a które przysługują nam, osobom fizycznym, na mocy przepisów RODO. To o jakim prawie dzisiaj porozmawiamy? Dziś porozmawiamy o prawie dostępu, które przysługuje każdej osobie, której dane dotyczą. To też mówię, to jest istotne, ponieważ na artykuł 15 często jest mylony z innymi naszymi prawami, które przysługują nam na przykład jako pracownikom, którzy mają wgląd, mają prawo wglądu do własnych akt osobowych. Ale mówimy tutaj o sytuacji, w której możemy uzyskać dostęp do naszych danych osobowych przetwarzanych na przykład przez sprzedawców, przez różnego rodzaju portale internetowe. Także to prawo jest coraz częściej wykorzystywane. Mamy prawo i czasami potrzebę, żeby wiedzieć, gdzie te nasze dane są. Ale może warto przywołać dokładne brzmienie artykułu 15. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji. No i tutaj oczywiście występuje kilka kategorii tych danych, które, informacje o tych danych, które, które możemy uzyskać. Między innymi będą to cele przetwarzania. Kategorie danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, w miarę możliwości planowany okres przechowywania, informacje o prawach, które nam przysługują, ale też prawo, informacje prawie do, o wniesie, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zatem realizacja tego prawa jest już wcześniej realizowana przez administratora poprzez realizację obowiązku informacyjnego, o którym już rozmawialiśmy. I nie wolno wywodzić z przepisu artykułu 15 takiego mniemania, że administrator jest w związku z tym zwolniony z realizacji obowiązku informacyjnego, który mowa w artykule 13 lub 14. Bo przecież sami możemy się dopytać, kto jest administratorem. Zatem obowiązek informacyjny musi być realizowany, ale jeżeli zapomnimy już, kto jest administratorem danych, a ten obowiązek powinien być realizowany tylko raz i właśnie ten artykuł 15 jest potwierdzeniem tego, że. Powinien być tylko, tylko raz realizowana, ale jeżeli chcemy znowu dowiedzieć się, w jakim celu, jakie dane, wtedy korzystamy z artykułu 15. Ważny jest również ustęp trzeci, który mówi: administrator dostarcza osoby, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. To też jest istota rzeczy, ponieważ często niestety zdarzają się takie osoby, które mają jakąś chorą radość z tego, że utrudniają innym życie. Ciągle dopytują się, proszą o dokumenty, proszą o kopię. No, musimy pamiętać, że pierwszą kopię dajemy bezpłatnie, natomiast za każdą następną możemy już żądać opłaty. Co to znaczy rozsądną przy kosztach administracyjnych? No, w sytuacji to. Jest to taka analogia jak w sytuacji, kiedy tłumaczymy, dokonujemy tłumaczenia jakiegoś dokumentu. Niektórzy y, tłumacze policzą sobie około 20-30 zł za stronę A4, a niektórzy 600-800, i też y, nikt nie może mieć co do tego żadnych wątpliwości. Trudno by pośrodkować. Oczywiście, że tak. Ym, a co, ym, czy, czy taki przepis ym, pozwala na uzyskanie danych? Innych osób, na przykład sprawcę jakichś zdarzeń, które zostało, zdarzenia, które zostało zarejestrowane za pomocą monitoringu CCTV. No, co to, to nie. Po pierwsze, wskazuje już na to ustęp pierwszy artykułu 15. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Oczywiście nie mówimy tutaj o opiekunach prawnych i faktycznych w odniesieniu na przykład do dzieci, bo zaraz coś powie, że na przykład a propos szkoły nie będziemy mogli jako rodzice dowiedzieć się niczego o naszych dzieciach. No, oczywiście jesteśmy ich opiekunami, sprawujemy tą władzę rodzicielską, w związku z powyższym będziemy traktowani z artykułu 15 jako podmiot praw. Natomiast no, jakby nie możemy dochodzić uzyskanie informacji o innych osobach, patrząc na artykuł 15, bo owszem prawo dostępu do danych osobowych, tak, ale tylko i wyłącznie naszych. Dodatkowo przepis artykułu 15 ustęp 4 mówi: Prawo do zyskania kopii, o której mowa w ustępie 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. A to oznacza, że nie otrzymamy zapisu monitoringu wizyjnego, na którym poza nami będą zarejestrowane inne osoby. Jeżeli system na to pozwala, Wizerunki innych osób powinny zostać zanonimizowane. Fizycznie po prostu zostaną rozmazane, zburowane, jak to niektórzy też mówią. Natomiast no, nie jest to cwany gapa, który poprosi o zapis monitoringu i okaże się, że tam inne osoby też będą widocznione, ponieważ byłoby to udostępnienie danych osobowych osobie nieuprawnionej. Czerpałeś temat? Bardzo dziękuję. Idziemy na kawę. Idziemy na kawę.